Poznań. Były to wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Poznań. Radio Conchita. Drodzy przyjaciele, współpracownicy, kochane rodziny Radia Maryja. Minął miesiąc od wspaniałej konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przybywa wielu pobożnych pielgrzymów. Cieszymy się z tego. Matce Najświętszej i świętemu Janowi Pawłowi II zależy na naszym zbawieniu. Na tym, byśmy nie byli miernotami, ale mocarzami ducha, arystokratami Bożej kultury i Bożego Ducha. Do zakończenia budowy świątyni potrzeba nam około roku czasu i jeszcze wiele pomocy materialnej. Prosimy o nią. Nazwiska ofiarodawców, cegiełek, umieścimy na ścianach sanktuarium po zakończeniu budowy. Dalej bardzo Was prosimy, by w świątyni dbać o zachowanie ciszy. Pilnujcie tego, pilnujcie tych, którzy może nie mają takiej kultury. A więc cisza, nie chodzimy w czasie mszy świętej, to jest miejsce modlitwy. Nie chodzimy w czasie nabożeństw. Ubiór jak na najgodniejsze przyjęcia. Jeśli na przykład do pracy w biurach ubieracie się godniej, to co dopiero na spotkanie z Najświętszym. Pilnujmy tego. W tym sanktuarium, ale i w każdym kościele, w każdej świątyni. Bywa, że czasem niektórym brak odpowiedniej kultury i przychodzą ubrani jak na plażę, do ogrodu, po prostu luzacko. Niejednokrotnie tak sobie myślę, jak obserwuję rzeczywistość, to niejednokrotnie myślę, że godnego zachowania w kościele i ubioru godnego ludzie niejednokrotnie z miast powinni uczyć się od pełnych godności mieszkańców wiosek. Jeszcze raz dziękujemy za pobożne przybywanie do tego szczególnego sanktuarium, wotum Polski świętego Jana Pawła II i za pomoc w organizowaniu duszpasterstwa i za pomoc, modlitwę o dobrych, świętych kapłanów, siostry zakonne i świeckich do sanktuarium, ale i do radia, do telewizji, do prowadzenia uczelni. Dalej prosimy również o pomoc, współbudowanie tego sanktuarium aż do jego zakończenia. Równocześnie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie pielgrzymek, umawianie terminów w sanktuarium. Proszę o zgłaszanie się do ojca kustosza sanktuarium, ojca Andrzeja Laskosza, redemptorysty. Adres: ulica Droga Starotoruńska 3, 87100 Toruń. Telefon do ojca 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Msze święte w ciągu tygodnia są o 7 rano i 18. Msza święta akademicka w czwartki o godzinie 12. Ta msza święta będzie przez cały rok, także poza rokiem akademickim. Msze święte w niedzielę i święta o godzinie 8, 12 i 18 akademicka, ale ona zostaje cały rok również poza rokiem akademickim. Nabożeństwa w tygodniu, bardzo charakterystyczne dla naszego sanktuarium. Uwaga, wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II. Rano po mszy świętej około 7.30 skrócona, o godzinie 17.30 we wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II, bardziej rozbudowana. O 18.00 msza święta.
Prośby i podziękowania do świętego Jana Pawła II prosimy nadsyłać na adres mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jest także specjalna księga przed repliką kaplicy świętego Jana Pawła II, Watykańskiej Kaplicy. Na klęczniku można wpisywać tam prośby. W piątki nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa. W miesiącu maju nabożeństwo majowe, w czerwcu czerwcowe, w październiku różańcowe, w listopadzie wypominki. Zawsze wszystkie te nabożeństwa o 17:30, a więc przedwieczorną mszą świętą. Mamy jeszcze nadzieję i z tego się bardzo cieszymy, że od 1 lipca będą częstsze kursy autobusów miejskich do sanktuarium. Od 1 lipca. Proszę obserwować. No bo teraz jest jak na wsi. Jak to wszystko w Warszawie, organizowane, na jak na informacje wsi będą podawane. Także do Wilanowa. Dziękujemy. Bóg zapłać i dalej pracujemy. Pracujemy nad tym, by odnawiać siebie, odnawiać oblicze Ziemi. Bóg zapłać. Kwadrans po godzinie 13, 28 dzień czerwca. Słuchają Państwo Radia Maryja, zapraszamy na audycję Aktualności Dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłas na dłoń, od serca Polsko najpierw stronie i bość, bo ojczyzna chorwiała, zdejdzie naszych nasz mandara, powstańczy z mocy w mógł nas wyda. Drodzy Państwo, i nasza rozmowa teraz z panem profesorem Stanisławem Mikołajczakiem, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także pan profesor jest przewodniczącym AKO, czyli Akademicki Klub Obywatelski. Witamy serdecznie, panie profesorze. Witam również, szczęść Boże. I kłaniamy się dzisiaj właśnie Poznaniowi, bo wiemy, że dzisiaj jest rocznica czerwca 56. Przypomnijmy w skrócie, 28 czerwca 1956 rok, robotnicy zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów Stalina, niestety taka nazwa była, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko ówczesne. I dzisiaj Poznań chce oddać hołd tamtym bohaterom w sposób bardzo, bardzo rozległy i piękny, jak słyszymy w zapowiedziach. Tak, no przypomnijmy, że w tej demonstracji wzięło udział ponad 100 tysięcy mieszkańców Poznania, że to powstanie poznańskie, bo tak się w tej chwili określa i trzeba tak je określać, trwało 3 dni, że w czasie tego powstania zginęło, no są różne rachunki, ale udokumentowanych jest 57 osób, które zginęło i parę osób jest niepewnych, być może więcej, a około 1000 było rannych. To był pierwszy wielki bunt w całym obozie tzw. kraju demokracji ludowej, który wkrótce zakończył ten najczarniejszy okres powojenny, czyli okres stalinowski i stał się przyczyną tej pierwszej krótkotrwałej odwilży, która potem po kilka miesięcy po dojściu Gomułki do władzy została zatracona. Ale także stał się impulsem do podobnego powstania, znacznie krwawi stłumionego, które odbyło się na Węgrzech. I wspólnie z Węgrami od wielu lat czcimy ofiary Poznańskiego Czerwca i Października Węgierskiego. W tym roku jest to szczególne, bo do Polski, do Poznania przyjeżdża z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą, przyjeżdża także prezydent Węgier i wspólnie będą oddawali hołd powstańcom poznańskim Czerwca 56. Ale uroczystości w Poznaniu rozpoczęły się wcześniej, bo już pierwsze odbyły się 6 czerwca. Było to takie uroczyste rozpoczęcie walk honorowych przez młodzież szkolną i uczestników i kombatantów czerwca 56 przy udziale mieszkańców Poznania. Te warty się zmieniały przez cały ten okres. Później 19 czerwca odbyła się msza święta pracowników
Cegielskiego i ZNTK w kościele pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego na ulicy Dąbrówki. Potem im bliżej 28, tym tego było więcej. 23 czerwca, czwartek, młodzież spotkała się na uroczystym spotkaniu pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca. A w niedzielę, czyli dwa dni temu, o 8, odprawioną mszę świętą intencję ofiar Czerwca i pracowników szpitala imienia Raszei przez Komisję Zakładową Solidarności. Potem oczywiście złożono kwiaty pod tablicą, tablicą pamiątkową na terenie szpitala. A trochę później, bo o 9.30 złożono kwiaty pod tablicą Romka Strzałkowskiego, czyli najmłodszego 13-letniego chłopca, który był najmłodszą ofiarą tego powstania. Warto tu przy tej okazji powiedzieć, że służba zdrowia, lekarze, pielęgniarki w tamtym czasie zapisali jedną z takich najbardziej chwalebnych kart w swojej historii. Ratowali rannych, ukrywali ich przed poszukującą ubecją, pracowali bez wychylenia długie, długie godziny. Warto o tym pamiętać. Wczoraj było uroczyste odsłonięcie wystawy plenerowej Polska, Węgry, Historia i Pamięć w Parku Zamkowym, czyli tam, gdzie jest podanie pomnik ofiar Katynia i Sibiru. A o 17 było spotkanie uczestników i kombatantów po zajściu od 1956 i ich rodzin z władzami wojewódzkimi i miejskimi i wręczono im odznaczenia państwowe i regionalne. Dzisiaj dzień zaczął się o godzinie 6, ten uroczysty dzień, składaniem kwiatów pod tablicą pamiątkową na bramie fabryki pojazdów szynowych, dawna W3 HTP. A o 8 składanie kwiatów pod tablicą studentów poległych w czerwcu 56 na Politechnice Poznańskiej, a o 9 składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową ZNTK SA. O 10 też składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową dawnej zajezdni MPK na ulicy Gajowej. O 11 uroczystość przy pomniku poległych w powstaniu poznańskim zakończona rekonstrukcją historyczną przygotowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego. No i o 11 odsłonięcie tablicy pamiątkowej na gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I jeszcze ważne jedno środowisko. O 13 będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem adwokatów, obrońców bohaterów powstania poznańskiego Czerwca oraz oskarżonych w procesie politycznym. Tutaj warto szczególnie przypomnieć postać Stanisława Hejmowskiego, adwokata, który niezwykle merytorycznie, bohatersko bronił powstańców poznańskiego Czerwca, zapłacił za to wyrzucenie z zawodu przed wczesną śmiercią. Główne uroczystości są w tym roku dwie. Pierwsza zacznie się o 14.15 przy bramie głównej Cegielskiego. Czyli że same nieszczęścia. Ale także tam się odbędzie apel poległych.